Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będziemy zajmowali się budową tego vana. Dzisiaj zabiorę Was w bardzo fajne miejsce w górach Sierra, około 2-2,5 godziny drogi od Reno. A będzie to miejsce, w którym znajdują się takie dzikie, bezpłatne, gorące źródła. Ale to w późniejszej części tego filmu. Dlaczego dzisiaj nie będziemy zajmowali się budową? Bo jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, to widzieliście, że ja jestem na maksa przemęczony. Ponieważ każdą wolną chwilę spędzam tak naprawdę tutaj, starając się właśnie nadrobić z tą budową, skończyć to jak najszybciej, a do tego jeszcze prowadzę bardzo aktywny tryb życia, czyli praktycznie codziennie chodzę na siłownię i zajmuję się wieloma różnymi innymi sprawami. I doszedłem do takiego momentu, gdzie byłem już po prostu tak przemęczony, że no już nie dawałem rady. Nawet jeżeli spałem 8-9 godzin, to w ogóle nie pomagało. Dlatego zrobiłem sobie 2 dni przerwy od budowy, od czegokolwiek, od edytowania filmów. Zanim jedziemy na te Hot Springs, to chciałbym Wam jeszcze pokazać, co tutaj wczoraj zrobiłem, bo siedziałem i powoli budowałem tą instalację elektryczną w vanie. Pierwsza rzecz to jest właśnie ta półka, którą zrobiłem tutaj po to, żeby móc zainstalować ten inwerter na zewnątrz. On do tego jeszcze jest przykręcony tutaj do tej ściany, więc jest dosyć dobrze zabezpieczony. Nie powinno nic mu się tutaj stać. A dlaczego go tutaj zainstalowałem? Bo przeczytałem w ostatniej chwili instrukcję i ze względu na rozmiar tego inwertera, bo to jest ten 2000 W, to w tej instrukcji obsługi było napisane, żeby nie zamykać go w żadnych jakichś takich szafkach ani małych pomieszczeniach, ze względu na to, że on wytwarza bardzo dużo ciepła i musi być po prostu w miejscu dobrze wentylowanym, dlatego uznałem, że tutaj za siedzeniem kierowcy jest to odpowiednie miejsce. Kolejna sprawa jest taka, że w tej instrukcji obsługi jest właśnie napisane, żeby nie umieszczać go na przykład w zamkniętej szafce z bateriami, a mój wstępny plan to było właśnie zamontowanie go tutaj w tej szafce, gdzie są baterie i miała być cała instalacja elektryczna, ale to grozi zwarciem, dlatego właśnie zainstalowałem go tutaj na zewnątrz. Kolejną rzecz, jaką wczoraj zrobiłem, to zacząłem właśnie budować już tutaj całą instalację elektryczną. Zamontowałem sobie te bus bars, nie pamiętam jak to się już po polsku nazywa, i widzicie, że tutaj jest czarny, tu jest czerwony przewód, a na zewnątrz jest odwrotnie. Te przewody były po prostu długie i ja nie chciałem ich ciąć, bo one są dosyć ciężkie w obróbce, dlatego po prostu wprowadziłem czarny tutaj dołem, poszedł sobie z tyłu za tą płytą i wychodzi tutaj, i to samo z czerwonym i wychodzi właśnie tutaj na dole, po to, żeby po prostu nie ciąć tych przewodów, więc schowałem je z tyłu. Kolejny przewód, który widzicie, one jeszcze nie są do końca dokręcone, dlatego są takie luźne. To są przewody od systemu solarnego. To nie jest jeszcze podłączone ani do czytnika, ani do niczego. To jest po prostu tutaj przykręcone, żebym mógł sobie rozplanować jakoś te kable. Tak jak widzicie, bateria nie jest jeszcze podłączona, ale zacząłem sobie budować już tutaj cały jakby panel z bezpiecznikami i te kable na razie jakoś estetycznie za bardzo nie wyglądają, ale też się tym nie przejmuję. Mam dostęp do wszystkiego, wiem, który kabel jest od czego, więc albo to tak zostawię, albo jeszcze nad tym popracuję. Zobaczymy. Tutaj zostawiłem sobie miejsce, bo będę miał jeszcze parę urządzeń do podłączenia. Tutaj będzie druga bateria, tu będzie główny wyłącznik do systemu, tam będzie bezpiecznik do baterii i tym podobne rzeczy. Tego jeszcze jest tutaj sporo, ale czekam dalej na części, więc w tym momencie więcej już nie mogę zrobić z tą instalacją elektryczną. Ale wczoraj kupiłem sobie kable do właśnie akumulatorów tutaj, po to, żeby móc połączyć, ten jest do łączenia akumulatorów, taki na maksa gruby, a ten będzie właśnie wychodził z tych jakby rozdzielników tam do panelu z bezpiecznikami, dlatego ten jest trochę cieńszy, ale i tak są na maksa grube te kable i na maksa ciężkie w obróbce. Jego jest naprawdę bardzo ciężko wygiąć, bo no, gruby jest ten kabel i tą izolację na zewnątrz, tak jak widzicie, też ma na maksa grubą. Ale problem jest taki, że nigdzie w Reno nie mogę dostać końcówek do tych kabli. Chciałem właśnie miedziane końcówki, no i nie ma ich nigdzie. W każdym jakby Home Depot sprawdzałem, sprawdzałem w Napie, to jest sklep z częściami samochodowymi, O'Reilly's, tak samo, nigdzie nie mają tych końcówek, więc muszę je zamówić i znowu czekać na kolejną część. Także to będzie musiało poczekać, aż będę miał wszystkie elementy i wtedy sobie już tutaj skończę całą tą instalację elektryczną. Kolejną rzeczą są
wszystkie panele sterujące. Najbardziej denerwujący jest ten element od ogrzewania, bo jego się nie da przykręcić. Będę musiał kupić taki albo dwustronną taśmę, albo taki rzep z przylepem, żebym mógł sobie jedną część tu przylepić, drugą do ściany i wtedy przyczepić to tutaj. Wtedy będzie wyglądało spoko. Tutaj mamy włącznik i wyłącznik od inwertera, od paneli słonecznych i tutaj czytnik poziomu naładowania baterii. Wszystko co potrzebuję w jednym miejscu, dostęp będę miał do tego właśnie z łóżka, czyli w trakcie, nie wiem, w środku nocy czy coś, jeżeli chcę wyłączyć ogrzewanie, czy wyłączyć inwerter czy coś, no to będę miał tutaj bardzo łatwy dostęp, nie będę musiał nigdzie chodzić. Do tego jeszcze będzie tutaj wyłącznik do światła, ale wyłącznik do światła będzie prawdopodobnie już bezprzewodowy, więc nie będę musiał nic wiercić, bo wczoraj właśnie wieczorem wycinałem te dziury i niestety zakurzyłem tutaj w tym wanie niesamowicie znowu, więc będę musiał posprzątać, ale to dopiero pewnie jutro, bo dzisiaj pora odpocząć. Jeszcze taka mała informacja dla ludzi, którzy niedawno dołączyli do tego kanału i zastanawialiście się, czy tutaj w Reno właśnie jest taka pogoda na jesieni. I tak to wygląda. Dzisiaj mamy około 25 stopni w samo południe, więc zapowiada się bardzo fajny dzień. I taką pogodę czasami możemy mieć nawet do połowy grudnia. Wiadomo, że już noce będą zimne, że ta temperatura będzie spadała nawet poniżej zera w nocy, ale w ciągu dnia dalej mamy piękne, błękitne niebo. Ale mieliśmy około 2 tygodni temu takie załamanie pogodowe, gdzie nawet tutaj w mieście i w górach spadł śnieg. I to jest normalne tutaj w Reno właśnie w listopadzie. Zawsze mamy tak około kilku dni, tak tydzień, może czasami dłużej takiego załamania pogodowego i potem pogoda się uspokaja. Mamy znowu piękne, błękitne niebo, fajną pogodę praktycznie do końca roku, no ale to nigdy nie wiadomo. A w momencie, kiedy skończę elektrykę w środku samochodu, to będę musiał się zająć tutaj wszystkim podmaską, ponieważ większość tych wiązek kabli tutaj jest martwa i będę się musiał ich po prostu pozbyć, bo no jest to zbędna miedź, którą będę woził ze sobą i no nie potrzebuję tych kabli. Zrobię sobie tutaj też trochę miejsca, bo jak będę podłączał oświetlenie zewnętrzne, no to będzie po prostu łatwiej. Cała tutaj ta wiązka to są po prostu kable, które nie mają w ogóle nic wspólnego z elektryką samochodu. Są to pozostałości po tych wszystkich urządzeniach militarnych od Straży Granicznej, które oni mieli właśnie zamontowane w tym samochodzie. Tutaj jest nawet jeszcze dodatkowy panel z bezpiecznikami, jakby oprócz tego standardowego, którego też będę musiał się właśnie pozbyć. A, no i jedna bardzo ważna informacja. Jeżeli braliście udział w konkursie wyboru imienia dla tego vana, to zapraszam Was serdecznie na mój kanał w zakładkę Społeczność. Tam znajdziecie post. W tym poście jest lista 5 finalistów i prosiłbym Was właśnie o skontaktowanie się ze mną, jeżeli chcecie właśnie otrzymać swoją część pocztówek i magnesów. I tam też możecie właśnie oddać głos na imię, które wybierzemy właśnie dla tego vana. Także zapraszam, sprawdźcie sobie, to będzie u mnie na kanale w zakładce Społeczność. Pamiętacie taki wielki pożar, o którym było nawet głośno w polskiej telewizji? Jeżeli nie, no to możecie sobie zobaczyć starsze filmy tak z czerwca, z lipca właśnie z Reno, to zobaczycie o czym mówię, ale teraz właśnie przejeżdżamy przez obszar, który był tak naprawdę jakby granicą tego pożaru, bo nie przeskoczył, no znaczy się przeskoczył na drugą stronę, też tam trochę spaliło drzew, ale tutaj wszystkie te góry są po prostu spalone, każde drzewo. I wcześniej jechaliśmy, mogliście zobaczyć, to wszystkie domy były również właśnie spalone doszczętnie do ziemi. Tutaj też wszędzie są wjazdy na posesję i niestety każda chata spalona.
zrobiliśmy szybki postój w miasteczku Bridgeport w Kalifornii. To jest dosłownie 10 do 15 minut od tych gorących źródeł. Tutaj jest taka restauracja, która nazywa się The Barn, czyli po prostu stodoła, i mają tutaj naprawdę genialne hamburgery. Przez ostatnie kilka tygodni naprawdę jakby przyłożyłem się do swojego odżywiania i jadłem naprawdę zdrowo, więc dzisiaj mogę sobie pozwolić na dobrego burgera. A cenowo możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Za dwa burgery, jeden podwójny, zapłaciliśmy $14, więc jest naprawdę tanio. Zobaczcie, pojedynczy hamburger 5,75, cheeseburger 5,85, podwójny 7,99, więc naprawdę tanio. Fryty, mały rozmiar, taki 2,95, i powiem wam, że te małe frytki to jest wystarczająco dla jednej osoby. Te duże za 5,99 to jest spokojnie na 2-3 osoby. Do tego mają jeszcze tacosy, nachosy i tym podobne rzeczy. No i bardzo dobre milkshake'i. Też polecam, jeżeli kiedyś będziecie właśnie w Bridgeport, zajedźcie tutaj. Robią naprawdę genialne jedzenie. Tutaj macie jeszcze taką mapę, zobaczcie, taka ogólnie, wiecie, namalowana po prostu, ale jesteśmy w Bridgeport, skręcamy potem z autostrady 395, mijamy posterunek policji, który znajduje się tutaj, i tutaj jest taka szutrowa droga, która prowadzi właśnie do tych gorących źródeł, i stąd macie przepiękny widok na góry, na całą autostradę. A jeżeli pojedziecie kawałeczek dalej, to tutaj jest jeszcze właśnie jedno miejsce z jakby gorącymi źródłami. Też bardzo fajne, i stąd też można dojechać normalnie do miasteczka Body, czyli do takiego historycznego state parku, gdzie macie budynki właśnie z czasów jeszcze westernów, w takim stanie, w jakim właśnie zostały wykupione przez Kalifornię. Także naprawdę fajne miejsce. Mam z tego miejsca dwa filmy. Polecam, zobaczcie sobie. No i zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Mój podwójny, tutaj jowany pojedynczy. Naprawdę super. Zawsze świeżutkie, dobre jedzenie, świeże warzywa, chrupiąca sałata. You want it now? Kind of, but I just want to take it. Okay, let's go. No i dojechaliśmy, tak jak wam mówiłem, to jest dosłownie 10 minut od miasteczka Bridgeport. To miejsce jest bardzo popularne. Wszyscy jakby lokalni ludzie tutaj przyjeżdżają, ludzie z pobliskich miast w Kalifornii tutaj również przyjeżdżają. Ludzie z Reno znają to miejsce i też właśnie dużo ludzi z Reno tutaj przyjeżdża. Także jeżeli przyjechalibyście tutaj na przykład w weekend, w sobotę czy w niedzielę, to jeżeli nie przyjedziecie wcześnie rano, tak o 6:00, to na pewno nie znajdziecie miejsca w żadnym z tych gorących źródeł. Tutaj przede mną znajduje się jakby taka główna część tego całego miejsca. Macie pełno gorących źródeł jakby rozsianych tutaj po tych wzgórzach, ale tam za mną, w tych górach, jest jeszcze pełno innych właśnie gorących źródeł, w których nigdy nie byłem, ale na pewno odwiedzę je kiedyś, jeżeli przyjadę tutaj na noc, bo tutaj na tym parkingu zaraz przy tych gorących źródłach nie można spędzać nocy ani w namiocie, ani w kamperze, ale można przejechać kawałeczek wcześniej. Jest taka boczna droga i tam są normalnie tak zwane dispersed campgrounds, czyli można po prostu stanąć sobie, rozpalić ognisko i spędzić tutaj noc. A taki przepiękny widok możecie mieć właśnie z tych gorących źródeł. Zbliża się zachód słońca, jeszcze mamy pewnie około 1,5 godziny. Może 2 godzinki takiego, wiecie, światła dziennego. I potem jak słońce zajdzie tam za te góry, no to tutaj zrobi się na pewno dużo zimniej. Ale będziemy w gorącym źródle, więc nie powinno być problemu. A tak w ogóle, tam z tamtej strony, za tymi górami, znajduje się park Yosemite. No i niestety to gorące źródło, na którym nam najbardziej zależało, jest zajęte. Ono znajduje się tam na dole, ale nie chciałem wam pokazywać, bo tam sobie ludzie siedzą po prostu nago. To jest rzecz normalna tutaj. Więc idziemy, sprawdzimy,
drugie takie miejsce. Tutaj znajduje się dwa takie większe. Nie są one aż tak bardzo gorące, ale no może po prostu posiedzimy tutaj. No i teraz ostatnia szansa, bo poszliśmy sprawdzić, drugie miejsce też było zajęte. Tutaj jest trzecia miejscówka. Zobaczymy, czy są ludzie, czy nie. No i tak, udało nam się znaleźć gorące źródła, w których nikogo nie ma. Głównie to było zawsze najgorętsze, ale teraz przez to, że tam ktoś po prostu pozmieniał układ tych takich tunelików, to ten środkowy teraz jest najcieplejszy. Pokażę wam zaraz, jak to wygląda i gdzie w ogóle ta woda wychodzi jakby z ziemi, ale spójrzcie na ten przepiękny widok. Szkoda, że tak pochmurnie, ale może być naprawdę bardzo ładny zachód słońca. Jeżeli temperatura spadnie jeszcze troszeczkę niżej, to powinny pojawić się bardzo fajne kolory. Niestety nie wziąłem ze sobą baterii do GoPro, bo zostawiłem całą ładowarkę z tymi bateriami w wanie. I mam jedną baterię, więc muszę oszczędnie nagrywać. No i zobaczcie, tutaj wybija ta woda na samym szczycie tej górki i płynie sobie takim cienkim tunelikiem na sam koniec, aż tam do tych basenów. Widzicie parę? Bo słońce zaczyna zachodzić powoli za góry i tak jak już wam mówiłem wcześniej, temperatura tutaj spada bardzo szybko. W zimie tutaj jest czasami po minus 20 w tym miejscu, gdzie jestem. Byłem tutaj chyba w styczniu w tym roku, tu możecie sobie zobaczyć starszy film, jak wszędzie leżał jeszcze śnieg i chodziłem tutaj normalnie po śniegu, boso, bez koszulki. No ogólnie bardzo ładne miejsce. Tam jest miasteczko Bridgeport. Tamtą stronę jedzie się do Doliny Śmierci i do Los Angeles. No ale teraz pora na to, po co tutaj przyjechałem, czyli po prostu odpocząć, poleżeć w tych gorących źródłach, bo muszę wam powiedzieć, że jeżeli poleżycie sobie w takich gorących źródłach, takich naturalnych, to te minerały w wodzie i ogólnie ta temperatura, przynajmniej mi, daje niesamowitą ulgę na kręgosłupie, stawach, ścięgnach, ogólnie układzie kostnym. I po dobrym treningu przyjechać do takich gorących źródeł to jest po prostu rewelacja. Jestem ciekaw, czy to będzie widać w ogóle na kamerze GoPro, ale tam, o, w tamtym miejscu, nad górami jest tęcza. Tylko zastanawiam się właśnie, czy to jest widoczne, czy nie. Na żywo wygląda bardzo fajnie, to musicie mi uwierzyć. A tak wygląda cały widok właśnie z tych gorących źródeł. Macie taką panoramę około 160 stopni z tego źródła, z tego najlepszego, do którego szliśmy na początku, które znajduje się po tamtej stronie tej górki. Jest przepiękny widok na praktycznie całą dolinę. No i dobra, moi drodzy, pora wracać do Reno. Tak jak widzicie, już jest całkowicie ciemno na dworze. Zostaliśmy do zachodu słońca, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda, bo nigdy jeszcze nie miałem właśnie okazji przyjechać tutaj tak naprawdę po południu i odpocząć. Czuję się teraz naprawdę niesamowicie zrelaksowany. Przed nami 2 godzinki jazdy, także pokażę wam może jeszcze coś z trasy i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!